No dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, do tego nagrania zabierałem się bardzo, ale to bardzo długo. Pociągle nie mogłem zdecydować, który z tych smartfonów jest lepszy, czy jest to Honor Magic 6 Pro, czy jednak Samsung S24 Ultra. Oba te telefony mam w zasadzie prawie od dnia premiery. No, ten przyjechał Samsung do mnie przyjechał dużo wcześniej w porównaniu do Honor'a, no bo i premiera Honor'a była troszeczkę później. Generalnie porównuję je już od miesiąca. I ciągle nie mogłem się zdecydować, który z nich jest lepszy, który robi lepsze zdjęcia, z którego lepiej się korzysta, na którym lepiej ogląda się filmy, którego bateria jest bardziej wydajna, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz już wiem. I chcę się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami. To nie będzie test, to nie będzie recenzja, to też nie będzie porównanie. Chcę Wam po prostu może pomóc wybrać odpowiedni smartfon dla siebie. Pod warunkiem, że to, co dla mnie jest ważne, będzie ważne także dla Was. Słuchajcie, na pewno jeżeli chodzi o smartfony, no to jakość wykonania jest dla mnie bardzo istotna. Myślę, że dla Was także. No i w przypadku tych obu smartfonów no nie mam się do czego przyczepić. Zarówno Honor, jak i Samsung są naprawdę bardzo dobrze zrobione. Natomiast no, Samsung jest mniej wygodny w codziennym użytkowaniu, no bo ta ramka. Solidna, ten smartfon w ogóle wygląda na taki naprawdę, no jest gnocja, nie łamiocja, ale to przez tę ramkę. Ta ramka jest, zobaczcie, no jest gruba, z każdej strony otacza ten smartfon ta ramka, przez co ten telefon jest po prostu sprawia wrażenie większego. No, znaczy on nie jest w ogóle większy, ale niewiele większy, na pewno jest grubszy i na pewno jeżeli chodzi o używanie jego, to nie jest to tak wygodne i tak przyjemne jak w przypadku Honora, bo Honor, Honor jest taki subtelny, jest taki delikatny, ta ramka nie jest taka gruba, on jest węższy, zdecydowanie węższy. Yy jeżeli chodzi o ramkę, oczywiście cieńszy, o, można tak powiedzieć, od tego Samsunga, przez co korzystanie, codzienne korzystanie z tego Honora jest dużo przyjemniejsze, jest wygodniejsze, lepiej po prostu leży w dłoni, lepiej się go trzyma, lepiej się go używa. No takie jest moje zdanie. Samsung to jest taki konkret, naprawdę duży smartfon. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze etui, no to Samsung się robi naprawdę taki, no... Solidna rakietka do ping-ponga. Dlatego uważam, że jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, Honor jest dużo lepszy. No dobrze, wyświetlacz, który jest lepszy? Słuchajcie, trudno to ocenić, tak naprawdę powiem Wam szczerze, oba wyświetlacze są fantastyczne, fantastyczne. Wydaje mi się, że Honor jest troszeczkę jaśniejszy w ten wyświetlacz, co ma znaczenie, jeżeli choć używamy go oczywiście w mocnym słońcu. Natomiast Samsung wcale nie jest ciemny, on jest może delikatnie mniej jasny, delikatnie, ale kontrast, kolory, nasycenie, to wszystko jest tutaj na bardzo, ale to mega wysokim poziomie. Na mnie szczególne wrażenie zrobił wyświetlacz w tym Samsungu. Dlaczego? Bo jest płaski, ja wolę po prostu płaskie wyświetlacze. Ten tutaj zachodzi po bokach w honorze, tego nie za bardzo lubię. Wiecie dlaczego? Podczas pisania SMS-ów, podczas w ogóle pisania na klawiaturze w tym honorze, bardzo często zdarza mi się opuszkiem palca dotknąć brzegu, krawędzi tego, tego wyświetlacza i przez przypadek wpisuję jakąś, prowadzę jakąś literę. W Samsungu to się w ogóle mi nigdy nie zdarzyło. Pisanie na Samsungu jest dużo może nie, bardziej wygodne, tak bym określił i nie powoduje, że możemy przez przypadek wprowadzić jakiś znak, którego nie chcemy wprowadzić. Poza tym, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, to zdecydowanie polecam Wam Samsunga, jeżeli ktoś ogląda oczywiście mm, filmy na telefonie. Ja, ja oglądam, zdarza mi się. Dlaczego? Tu jest płaski wyświetlacz i kiedy włączymy sobie jakiś film, wyświetlimy go na całej powierzchni tego wyświetlacza, no to jest to prawdziwa bajka. Pierwszy raz, jak jak odpaliłem film na Samsungu, mówię: Kurczę, to jest taki naprawdę mały, wypasiony telewizor, bo jakość obrazu jest fantastyczna. Fantastyczna. Czy na Honorze jest gorsza? Nie, też jest bardzo dobra, ale. Wyświetlacz Samsunga ma taką powłokę, która powoduje, że nie odbija się tak bardzo światło jak w Honorze. I teraz, jeżeli oglądacie film na tym telefonie, na Honorze, w, w, w ciągu dnia, po prostu, w jasnym pomieszczeniu, to ciągle widzicie jakieś refleksy, i to przeszkadza w oglądaniu filmów. W Samsungu te refleksy pojawiają się, ale nie są aż tak irytujące i denerwujące one po prostu nie przeszkadzają w oglądaniu filmu. Ten jeszcze wyświetlacz. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale on tak łapie kurz, ja wystarczy, że położę na chwilę honora gdzieś na bok, odłożę, po pięciu minutach do niego wracam, na nim jest pełno kurzu. Tak przyciąga kurz. No po prostu nieprawdopodobnie. Strasznie mi to irytuje, strasznie mi to denerwuje, bo kiedy jest zaś wyświe włączony wyświetlacz, no to okej, to jeszcze tego nie widać, ale kiedy jest wyłączony, no to widać. Wszystko na tym wyświetlaczu. Paluchy też łapie strasznie. Samsung pod tym względem jest dużo lepszy. On jakimś cudem tego kurzu tak bardzo nie łapie. I tak samo nie widać tak bardzo odcisków palców naszych jak na honorze. Także jeżeli chodzi o wyświetlacz, ja stawiałbym na Samsunga. Przy czym, przy czym tak jak wam mówiłem, korzystanie z honora jest. Wygodniejsze, lepiej leży w kieszeni, w spodniach, czy w kurtce, to jest już klocek. No niestety, Samsung jest na pewno na pewno klockie. Co jeszcze jest istotne, odblokowywanie tego wyświetlacza. W Samsungu robimy to na dwa sposoby, czyli albo odcisk palca, skaner linii papilarnych, który działa naprawdę błyskawicznie, bardzo dobrze, nie ma się do czego przyczepić. Można oczywiście biometrię jeszcze tutaj twarzy zastosować. Natomiast. Ta przednia kamera to jest zwykła kamera, to jest po prostu zwykła kamera i ta, to skanowanie twarzy w Samsungu działa bardzo źle. Tak to trzeba powiedzieć. Honor podszedł do tego inaczej. Honor podszedł do tego tak, jak jest to zrobione w iPhonach. No i odblokowanie wyświetlacza w Honorze działa błyskawicznie, działa rewelacyjnie. Ja, jako użytkownik iPhone'a, zdecydowanie wolę takie rozwiązanie niż odcisk palca. Zdecydowanie, chociaż w Honorze też możemy oczywiście odblokować przy pomocy, przy użyciu biometrii, skanera, linii papilarnych. I działa to też bardzo dobrze. W Samsungu działa to lepiej, ale było nie było dla mnie lepsze jest oczywiście skanowanie twarzy dużo bardziej bezpieczne dużo bardziej praktyczne jeżeli chodzi o odblokowanie ekranu akumulator słuchajcie no jak myślicie w którym akumulator jest lepszy wydajniejszy dłużej trzyma na baterii tak dalej tak dalej Honor Zdecydowanie honor. Starałem się zrobić takie porównanie właśnie tej baterii, że używałem tych telefonów w tym samym czasie. Różne rzeczy robiłem oczywiście na tych smartfonach. Potem one odkładałem je po prostu na bok. W nocy nie były ładowane, tylko cały czas działały na akumulatorze. I rano w Samsungu bateria była bardzo rozładowana, a w honorze jeszcze nie. Porównując to w procentach, to powiedzmy to tutaj było 10%, tu było 30%. To jest dużo. To jest naprawdę dużo, więc tutaj pod tym względem zdecydowanie wolę Honora. Oba smartfony oczywiście pracują na Androidzie 14, natomiast ta nakładka Honora mi się bardziej podoba. Jest bardziej zbliżona po prostu do iPhone'a, i dla mnie, jako tak będę się powtarzał, użytkownika iPhone'a, jest przyjemniejsze korzystanie właśnie z Honora niż z Samsunga. Z Samsunga musiałem się. Uczyć też, to znaczy uczyć, przyzwyczajać się do, do Samsunga, a tutaj wszedł jak w masło po prostu jakbym miał iPhone'a w ręce i z niego korzystał. Więc jeżeli chodzi o, o korzystanie, o tą nakładkę na Androida 14, też bardziej mi się podoba Honor. Ale oczywiście to jest to jest rzecz względna, rzecz gustu, bo natomiast te krzykliwe kolory w Honorze już mi się trochę mniej podobają. W, w Samsungu są bardziej stonowane, mówię tutaj oczywiście o ikonkach, i one no, jednym się mogą bardziej podobać, innym T, prawda? No właśnie. USB typu C to jest też istotne w obu przypadkach. W pudełkach oczywiście nie ma ładowarek, są tylko kabelki USB typu C. Natomiast wrócę jeszcze do oglądania filmów. Tutaj mamy oczywiście dźwięk stereo w obu przypadkach i powiem Wam tak, Honor ma taką jakość dźwięku, Taki bas, że ja jestem naprawdę mega zaskoczony. Zawsze wydawało mi się, że iPhone ma najlepszy dźwięk, ten dźwięk przestrzenny oczywiście, a honor ma równie dobry dźwięk. Dlatego też, jeżeli nie oglądacie filmów na, na telefonie przez słuchawki, dźwięku nie macie przez, przez słuchawki, no to zdecydowanie te głośniki w tym smartfonie no wymiatają. Po prostu wymiatają. W Samsungu też nie jest jakoś szczególnie źle. Ale, ale nie tak dobrze jak w Honorze. Procesory, najnowsze Snapdragony i tutaj nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o szybkość, wydajność. Oba te smartfony po prostu śmigają jak talala, radzą sobie ze wszystkim bez najmniejszego problemu. Powiedziałbym, że jest to po prostu bułka z masłem. Nie grzeją się. Ani jeden, ani drugi się nie grzeje. Absolutnie nie wiem, jeżeli gdzieś słyszeliście jakieś głosy, że któryś się z nich grzeje. No, moje się nie grzały. Wydaje mi się, że jest to po prostu nieprawda. No dobrze, najtrudniejsza sprawa to oczywiście aparaty fotograficzne. No I powiem Wam tak, szczerze Wam powiem, że to jest zagłoszka. To zawsze zależy od upodobań użytkownika smartfona. Dlaczego? Nie mam pojęcia, jakim cudem honor ma tak dobre wyniki. Najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o rankingi w DXO Mark. Nie mam nie, nie wiem dlaczego. Czy zasługuje? Powiem Wam tak, on nie robi jakichś wybitnych zdjęć. On nie robi zdjęć, które by zasługiwały na takie wyróżnienie. Więc absolutnie są inne smartfony z tej samej półki, bo to jest no, to wysoka półka, które robią bardzo dobre foty. Samsung na początku, jak go wyciągnąłem z pudełka, zacząłem robić zdjęcia, byłem lekko rozczarowany, bo po Samsungu spodziewałem się czegoś więcej. Nie testowałem S23, prawda? No ale te parametry tych aparatów fotograficznych, tych matryc, no to po prostu wiecie, no mówię, kurczę, no to, to musi być wypas. To nie był wypas. Natomiast po jakimś czasie, i to dość szybko, pojawiła się jedna aktualizacja. Dosłownie kilka dni temu pojawiła się druga aktualizacja systemu. I powiem Wam szczerze, że ten smartfon zaczął robić lepsze zdjęcia. On robi bardzo dobre zdjęcia. I w porównaniu do Honora, powiem Wam tak: ja zresztą oglądacie sobie teraz zdjęcia. Ja celowo ich nie pokazuję wam jedno obok drugich, bo kiedy oglądacie najpierw jedne, a potem drugie, to podejrzewam, że sami stwierdzicie, że sorry po prostu jak się patrzy na zdjęcia wykonane jednym ze smartfonów, a potem na drugi, to tych różnic nie widać, bo te różnice, jeżeli są, to są naprawdę minimalne. Według mnie Samsung robi zdjęcia bardziej zbliżone do tego, co faktycznie widzi ludzkie oko, czyli bardziej naturalne foty. Honor trochę wszystko podciąga, kolory trochę podciąga, jasność, kontrast, jest to tutaj. Troszeczkę wyśrubowane, wyżyłowane. Pokażę Wam na przykład zdjęcia nocne. Dla mnie lepsze zdjęcia nocne robi Samsung. Dlaczego? No, zobaczcie na to zdjęcie. Zrobione w nocy. Na zdjęciu z Samsunga widać dokładnie to, co widzi ludzkie oko, czyli warunki, jakie panowały w danym momencie, kiedy robiłem fotę. Honor je po prostu rozjaśnił. I to zdjęcie przez to nie, jest, nie pokazuje nam naturalnego stanu zastanego podczas fotografowania. Ale oczywiście, no to znowu jest wszystko kwestia gustu i to, co Wam się bardziej podoba. Ja zgłupiałem ostatnio, bo wczoraj na przykład pokazałem żonie: Mówię, słuchaj, zobacz zrobione foty tym, i zobacz tym. I powiedz mi, które są dla Ciebie ciekawsze, lepsze. No i ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, a pokazywałem jej zdjęcia biedronki i liści, to ona mówi, wiesz co, no Honor bardziej naturalne zdjęcia robi. One nie są podkoloryzowane. Bardziej podkoloryzowane są Samsunga. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. No na, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o makro i wspomniana ta Biedrona, którą oglądacie, to uważam, że Samsung w makro jest lepszy. Naprawdę jest lepszy od Honora. Natomiast no, jak często robicie makra? Zdjęcia makro? No ja bardzo rzadko. Częściej oczywiście robi się selfie. No i kiedy była huczna premiera Honora Magica 6 Pro, prezes ze sceny wszystkim, całemu światu ogłosił i pokazał te wyróżnienia w DXO Mark. Aparat z przodu do selfie najlepszy na świecie. Wyświetlacz najlepszy na świecie. Akumulator najlepszy na świecie. I powiem Wam tak, słuchajcie, no to selfie to rzeczywiście honor robi rewelacyjne i w moim przekonaniu robi ciut lepsze od Samsunga. Ta głębia ostrości jest lepsza, natomiast no, to też nie są idealne foty, ale kiedy się patrzy na te, na te foty, na, zwłaszcza kiedy oglądamy je na wyświetlaczu, super. Natomiast Samsung ma AI. Ma AI, ja nie mówię już o tym tłumaczeniu z polskiego na inne języki czy odwrotnie. Ja z tego nigdy nie, nie skorzystałem i pewnie nie skorzystam, bo jest to głupie, jak dla mnie. Rozmawiasz z kimś przez telefon i czekasz, aż ci telefon przetłumaczy tej drugiej osobie, bo to bez sensu. Lepiej się języków po prostu uczyć. Natomiast Hodor ma ten magiczny portal, prawda? Nie wiem do czego. Naprawdę ja z niego dla zabawy korzystałem, tylko żeby sprawdzić, co to potrafi. Można nam przeciągać i tak dalej, i tak dalej. Ten jest dużo droższy od tego. No przynajmniej no, jak ja nagrywam ten materiał, no to Honor jeszcze nie ma. Jego nie ma w oficjalnie w sprzedaży, więc generalnie nie wiadomo, ile będzie kosztował. Podejrzewam, że około 5000. No ten 6,5, 520 gigabajtów tu i tu jest, nie? więc Samsung jest zdecydowanie droższy. Czy warto dopłacać do tej sztucznej inteligencji? No nie wiem, nie jestem do tego kompletnie przekonany, jeżeli chodzi oczywiście o dopłacanie. Natomiast jeszcze nie mówiłem wam o wideo. wideo iPhone jest cały czas the best. Nawet te telefony nie mają startu do, do iPhone'a, zwłaszcza 15 Pro Max, ale jeżeli chodzi o wideo, to uważam, że Samsung lepiej sobie radzi w nagrywaniu filmów wideo. Jakość tego wideo jest lepsza. On po prostu nie gubi ostrości. A Niestety, honorowi to się bardzo, przynajmniej jak ja próbowałem, bardzo często zdarzało. Nagrywałem jakiś film, zwłaszcza jak moja córka była na koniach, to, to gubił ostrość. Ja tam nagrywam, jak on jeździ, na loży póki co. Potem oglądam, czy tu nieostre, tam nieostre, mówię, o co chodzi? No po prostu o co chodzi? Jakość tego obrazka była kiepska. Samsung robi to lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy. Słuchajcie, no to chyba wszystko, co Wam chciałem pokazać. Ja wiem, że oglądaliście mnóstwo pewnie już recenzji na temat Samsunga S24 Ultra czy Honora. Tam są wszystkie parametry, te szczegółowe porównania zdjęć. Powiem Wam tak: oba te smartfony robią fajne zdjęcia naprawdę i nie ma co porównywać moim zdaniem jeżeli korzystacie z Samsunga to zapewne korzystacie ze starego jakiegoś Samsunga to jeżeli będziecie go zmieniać jestem przekonany że pójdziecie w Samsunga w kolejnego Samsunga bo po prostu znacie Samsunga lepiej niż Honor'a jeżeli korzystaliście z Huawei albo korzystacie jeszcze z jakiegoś starego Huawei a, na przykład P30 Pro no albo z jakiegoś innego Honor'a starszego to pewnie kupicie Honor'a i jestem w stu przekonany, i że jedni i drudzy będą z tych smartfonów po prostu zadowoleni. Tak. Bo na tym to polega. Ja korzystam z iPhone'a, e, uważam, że iPhone jest najlepszy, aczkolwiek, jeżeli chodzi o selfie, to te oba smartfony w selfie są moim zdaniem lepsze. Tak. Natomiast, jeżeli chodzi o tryb portretowy e, robiony zdjęcia portretowe robione tylnymi aparatami e, no to Honor moim zdaniem jest lepszy od Samsunga. I... I jest bardzo zbliżony do iPhone'a, aczkolwiek ja uważam, że portretowe zdjęcia cały czas najlepiej na świecie robi iPhone. Z mojej strony to wszystko. Decyzja zawsze, jeżeli chodzi o zakup smartfona, zależy do, od Was i od Waszej kieszeni, zasadności Waszego portfela. Samsung jest droższy. Samsung jest mniej wygodny w codziennym użytkowaniu, ale ma tą sztuczną inteligencję, jeżeli ktoś potrzebuje. Robi dobre zdjęcia naprawdę robi dobre zdjęcia. Honor jest dużo bardziej wygodny w użytkowaniu. Ma świetny wyświetlacz, ale jeżeli chodzi o oglądanie filmy i korzystanie z tych wyświetlaczy, bardziej przyjemniej mi korzysta się z Samsunga. Po prostu ten. Wyświetlacz dla mnie jest lepszy. No i bateria. Bateria lepsza jest w Honorze bez dwóch zdań. To w ogóle nie ma o czym dyskutować, aczkolwiek to też nie jest jakaś kolosalna różnica na plus na korzyść tego Honora. Y no to tak jak mówiłem, z mojej strony wszystko. Smartfony do wszystkiego można powiedzieć: do grania, do oglądania filmów, do dzwonienia. 5G oczywiście nie ma z tym problemu. Oba są bardzo dobre. Oba to, to jest najwyższa w tej chwili półka, którą możecie kupić w sklepach. No Honora przepraszam, nie możecie kupić jeszcze w Polsce. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem.